Wow, cześć, witam Was i bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasku. Dzisiaj moment, na który wszyscy czekali. Mianowicie pokażę Wam dokładnie, co jedzą moje koniki. Zrobimy sobie porządnego foodbooka. No i cóż, zabieramy się. Mam też ze sobą tablet. Mam przygotowane opisy pasz i suplementów, które jedzą moje konie, tak żeby wszystko Wam wytłumaczyć, żebyście wiedzieli, co dokładnie jedzą i tak naprawdę, dlaczego jest taki wybór. Także zapraszam do mojej kuchni. Zaczniemy sobie najpierw od wędylka. To są jego pojemniki. On dostaje rano i wieczorem paszę treściwą, natomiast objętościową moje konie dostają non-stop. Mają ciągle na pastwiskach przygotowaną, postawionego balota i wpieprzają ile wlezie. I tak, mamy ustaloną nową dietę dla wędylka, bo wcześniej dostawał garstkę granulatu, pokerka, procent pony. To jest taka pasza niskobiałkowa. Dostawał garstkę owsa i garstkę sieczki, też od pokerka, to jest akurat Denji i chyba Alpha Oil, ale będziemy też zmieniać tą sieczkę, bo ona no, jest taka na przybranie masy, a my chcemy zejść z masy, więc też dużo nie dostaje tej sieczki, z racji tego, no, że jest pulchny po prostu, a my jednak chcemy zbić tej masy, więc dostaje po prostu ociupinkę, tylko żeby, wiecie, to zagęścić, żeby tak szybko nie pobierał i żeby się delektował tą paszą. Także uwaga, to są pojemniki wędylka, robię od razu na 2 dni. I teraz tak, tu jest pasza też wędylka i wędylek będzie ją jadł, bo teraz zmieniamy. Rezygnujemy w ogóle z tego horse and pony, tej niskobiałkowej paszy, na rzecz właśnie Vitalize z Eggersmana. I to jest takie musli, bardzo ładne. Ja Wam w ogóle zrobię tutaj przebitki, to sobie zobaczycie. W sumie to już przebitki widzieli, mamy przebitki nagrane. Jest to bezzbożowe musli z dodatkiem prebiotyku Aofer. Idealne dla koni z problemami metabolicznymi i koni wrzodowych. Moje konie wrzodowe raczej nie są, nigdy nie badałam, ale też nigdy nie wykazywały jakichś problemów. Na pewno ta pasza im nie zaszkodzi, a na pewno wspomoże brzuszek. Ta pasza jest bezzbożowa, dlatego właśnie jest idealna dla koni z problemami metabolicznymi. Czyli będzie dobra dla wędylka na odchudzanie, ale też dla pokerka, bo kiedyś był przebiałkowany. A z racji tego, że pasza ma niską zawartość cukru i skrobi, no to jest dla nich idealna. Zbożowa o obniżonej zawartości cukru i skrobi, idealna do karmienia przy zaburzeniach metabolicznych, może być też stosowana jako po prostu jedyna pasza treściwa. Z prebiotykiem Aoferm, to już mówiłam, i on jest podany dla optymalnego wchłaniania składników odżywczych i bardziej efektywnej strawności. Wysoka zawartość składników strukturalnych zwiększa intensywność żucia i naślinienia paszy oraz reguluje mikroflorę jelitową. Pasza dodatkowo odciąża układ trawienny i poprawia jego funkcjonowanie. Musli jest wzbogacone przez tłuczony na zimno olej z ostropestu i ma optymalny stosunek minerałów oraz witamin, czyli to, co tak naprawdę jest potrzebne naszym konikom. Więc bierzemy sobie miareczkę, nabieramy. Ja tak naprawdę biorę na razie, na ten moment, 1/4 miarki dla wędylka. Cyk. Ja myślę, że więcej mu na ten moment nie potrzeba. Nie ma co go też przekarmiać. On i tak jest gruby. Bardzo dobrze wykorzystuje siano, które ma. Ale żeby trochę wspomóc go, no to dostaję właśnie to. Dostaję również odrobinę sieczki, tak jak mówiłam, z tej sieczki tak będziemy schodzić, będzie inna sieczka, ale dosłownie no taką małą garść, żeby sobie, wiecie, pomemłał, to mu naprawdę nie zaszkodzi. Z racji tego, że jesteśmy właśnie jeszcze na tym etapie zmiany tej paszy, to dostaję jeszcze trochę tego granulatu Horse and Pony. Zawsze, jeśli wprowadzacie inną jakby paszę, musicie mieć świadomość tego, że musicie to robić powoli, żeby przyzwyczaić brzuszki waszych koni, żeby po prostu nie zakorkowały. Także jeszcze troszeczkę dostaję tego granulatu, ale już tak naprawdę z niego schodzimy, więc jeszcze dosłownie 2-3 dni i myślę, że
już tego granulatu nie będzie dostawać. Z racji tego, że dostawał też owies, to też jeszcze troszeczkę owsika dostanie, ale już naprawdę niedużo, tak żeby tylko był, żeby to po prostu nie była nagła zmiana, bo te nagłe zmiany są bardzo złe. Dostaję też aktualnie suplement, to jest kombinacja glukozaminy, MSM-u, kwasu hialuronowego i bosfelinu dla wsparcia jego takiego układu ruchu, żeby mu się polepszyło. On ma też swoje zwyrodnienia, jakieś problemy, jest trochę taki sztywny w tym chodzie, więc ten suplement na pewno pomoże mu jakby ten jego ruch poprawić. MSM wpływa na zdrowe ścięgna, więzadła i tkanki łączne. Oferuje naturalne wsparcie dla tkanek miękkich i chrząstek. Dostarcza siarkę do miejsc, w których jest ona najbardziej potrzebna, szczególnie w obrębie stawu, umożliwiając optymalną elastyczność. Glukozamina wspomaga głównie produkcję zdrowej chrząstki, ale także wpływa korzystnie na zdrowie torebki stawowej, ścięgien i więzadeł. Jest jednym ze składników macierzy tkanki chrzęstnej i jest kluczowa dla naturalnego procesu naprawy i odnowy chrząstki stawowej w organizmie. Ta pomaga koniom efektywnie znosić codzienne użytkowanie i zmęczenie oraz obciążenie stawów, a kwas hialuronowy jest powiązany ze skutecznym zwalczaniem stanu zapalnego i dbaniem o płyn stawowy, co w przypadku wentylka naprawdę się sprawdzi, bo mu tam coś strzela i faktycznie jakby brakuje mu płynów stawowych, który odpowiada za prawidłowe właśnie smarowanie w stawach. Mamy jeszcze bosfelię, która wspiera komfortowy, płynny ruch i elastyczność stawów. Pomaga również utrzymać optymalne funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego i prawidłową strukturę tkanek łącznych. Oprócz tego mamy tutaj siemię lniane, które jest bardzo bogate w tłuszcze omega-3, które poprawiają zdrowie sierści, skóry. Podamy też mu teraz właśnie ten suplement. Ja wam zrobiłam już przebitkę, jak on wygląda. Na razie pół miarki tak mu podaję, żeby też go przyzwyczaić, bo tak samo jak i z paszami, tak i z suplementami, że nie wszystko na raz. Dodaję go do kolacji, a do śniadanka dostaję jeszcze jeden suplement na odchudzanie z Horseline'a. To jest też taki suplement, jeśli konie mają właśnie jakieś problemy metaboliczne. No i tutaj wspomagamy też prawidłową taką budowę, taką prawidłową, mocną budowę mięśni i takiej zdrowej muskulatury. O, wpływa korzystnie na zmniejszenie uszkodzeń włókien mięśniowych spowodowanych wysiłkiem fizycznym oraz wspomaga proces naprawy mięśni szkieletowych. Pomaga łagodzić zaburzenia metaboliczne, to o czym powiedziałam, i wykazuje działanie antyoksydacyjne. Ten suplement otrzymywany z otrębów ryżowych. No i zobaczymy, czy po nim schudnie i po tej paszy. Zobaczymy. Na razie jesteśmy chyba na dobrej drodze. Daję taką niepełną miareczkę, z racji tego, że to jest taki, wiecie, kucyk. Zobaczymy, na razie jest niepełna miarka. On już trochę ten suplement dostaje, ale jest mega wydajny, bo nie zużyłam go wcale dużo. Także tak się prezentuje dieta wędrylka. Dodaję zawsze jeszcze coś smakowitego. Tym razem są to ciasteczka z końskiej cukierenki. O smaku zapach świąt. To jest bez sensu, nie powiedziałam. Po prostu tak się nazywa ten smak, zapach świąt. Więc no, kilka ciasteczek mu podaję. One są akurat zrobione z naturalnych składników. Także tutaj akurat jeśli chodzi o kwestie końskiej cukierenki, nie musicie się bać, bo mamy tutaj, ja zaraz wam powiem co mamy, dokładnie co mamy. Świeże jabłka na pierwszym miejscu, płatki owsiane, otręby pszenne, siemię lniane, olej słonecznikowy, mąka kukurydziana, cynamon, gałka muszkotałowa, goździki i miód. Także same naturalne rzeczy, słuchajcie. Żadnych dodatków mąki takiej, wiecie, fest, same naturalne tutaj są rzeczy. No, jest tylko mąka kukurydziana, ale ona jest prawie na ostatnim miejscu, także jest jej dosłownie ciupkę. A wiem, że niektóre smakołyki po prostu to są trzy rodzaje mąki, jakby super, zapchanie konia i jego jelit na pewno się przyda. To są przygotowane pojemniki dla wędrylka. Ona też takie swoje potem zatyczki. Do zatyczki. Do pojemników. I układamy je sobie, czekaj, to było rano. Wieczór, o tak, rano, wieczór, to jest wieczór, to jest rano, rano i wieczór,
je odkładamy, słuchajcie, tutaj. Tutaj koniki, które są na całodobówce, mają tutaj swój kącik i tutaj właśnie pracownicy czy właściciel wieczorem czy rano przychodzi, bierze pojemnik, zanosi konikom na pastwisko, one zjadają i tak to się odbywa. A teraz lecimy z dietą pokerka. To są różowe pojemniki pokerka, w nich przygotowuję mu paszę. Nic się nie zmieniło tak naprawdę od początku naszego związku z pokerkiem, naszej zażyłej relacji, naszych początków. Od zawsze na zawsze różowe pudełka. I teraz tak, co on dostaje? Przede wszystkim podstawa u nas to jest musli. Musli klasik. Umiarki daje na dwa posiłki. Jeśli pokerek pracuje intensywnie, wtedy jedną całą miarkę rozdzielam na dwa pojemniki, czyli po prostu dostaję pół miarki na pojemnik. Teraz po prostu dostaję trochę mniej, bo nie jest w takim intensywnym treningu, nie potrzebuje tyle, także dostaję po prostu pół miarki na dwa posiłki. Takie wiecie, trochę większe te pół miarki jest. To uniwersalne, bezowsowe musli dla koni sportowych z idealnie zbilansowanymi witaminami oraz minerałami oraz dodatkiem prebiotyku EMH. Jeśli chodzi o zalety tego musli, jest to musli dla koni wszystkich ras, sportowych i wyścigowych, dla koni na wszystkich poziomach pracy. Zawiera zawartość witaminy E i magnezu, czyli wspiera rozbudowę mięśni. To pokerkowi się bardzo przydaje, no bo on jest zawsze taki, wiecie, chucherko, a jak karmimy go, zawsze był takim chucherkiem, a jak karmimy go, to on taką ma ładną teraz, wiecie, pupkę i wszystko ma takie ładne zbudowane, szyjkę, bardzo ładnie wygląda. Może być stosowane jako pasza podstawowa lub jako dodatek. Zrównoważona porcja wapnia do fosforu i jest lekko strawna. Ten granulat, który jadł wcześniej pokerek i wentylek, też go troszeczkę dodaję. To jest Horse & Pony, więc troszkę tego granulatu, tak jak mówię, jesteśmy już na zmianie, więc tak naprawdę ciupkę go i ciupkę tej paszy. Ja myślę, że tutaj też na ten moment będzie może jeszcze taka niepełna połowa. Rozdzielimy to na dwa wiaderka, ale myślę, że to tak samo na ten moment będzie, że pół miarki na dwa wiaderka. Na razie troszkę mniej z racji przyzwyczajania chłopaków właśnie do tej paszy. Plus jeszcze dodajemy sieczkę, pół miarki sieczki Alpha Oil na dwa posiłki. To taka pożurna garść, mi się wydaje, będzie git. Pięknie. Na odporność pokerek dostaje jeszcze takie zioła, jest to z Dary Natury i tutaj mamy mieszankę wielu naprawdę ziół, które wspomagają odporność, między innymi mamy jeżówkę, pokrzywę, malinę, brzozę, lipę, mniszek, aronię, naprawdę odciula ziół, które wspomagają odporność. I to jest w formie, ja wam pokażę, takiego granulatu. Proszę bardzo. Dlatego daję takie dwie miareczki. I pokerek dostaje jeszcze suplement Bosfelie z Omega Equine. I jest to suplement, który wspiera w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Znajduje także zastosowanie w przewlekłych stanach zapalnych w obrębie aparatu ruchu. Niweluje sztywność i poprawia elastyczność chodów. I pokerek tak naprawdę zaczął ten suplement dostawać, jak miał tą swoją kontuzję. Bardzo przydał nam się ten suplement, ponieważ poprawił jego zakres ruchu. No i on tak fajnie wspomaga, wiecie, więzadła, ścięgna. To była naprawdę spoko sprawa, więc aby dalej wspierać ten układ ruchu, podajemy co jakiś czas właśnie Bosfelię od Omega Equine. Ją w ogóle kupicie w Horstaku, też na stronie oficjalnej Egensmana, więc no mega, mega fajny suplement. Na razie jedna miareczka, bo też przyzwyczajamy jeszcze do brania tego suplementu, ale tutaj chyba można do dwóch miarek, tak mi się wydaje, ale zaraz wam powiem jeszcze. Sprawdziłam jeszcze, bo zawsze na stronie Egersmana, zobaczcie, macie wszystko ładnie opisane, także serdecznie zapraszam, żeby wchodzić i sprawdzać. I tutaj właśnie jest też dawkowanie i konie od jednej do dwóch miarki dziennie mogą dostawać, wkrótce od pół do jednej miarki, także spoko. Na razie pokerek dostaje jedną miarkę, żeby
też nie przesadzać. On zresztą ostatnio dobrze się rusza, więc to jest takie, wiecie, wsparcie dla niego. Dostaje też oczywiście kilka smakołyków owskońskiej cukierenki. Oprócz tego, co tutaj dostaje, czasami dostaje różne zioła, na przykład prawoślas, pokrzywę, nie zawsze je dostaję, mam jeszcze chyba dziką różę, rokitnik, ale to generalnie w zależności właśnie od pory roku, nie podaję teraz tego też cały czas, na razie dostaję te zioła na odporność, więc jakby tego się trzymamy, ale jak skończą nam się, pewnie odpuścimy sobie tydzień i będziemy podawać na przykład dziką różę też, żeby wesprzeć jeszcze tą odporność. Jak choruję, to właśnie dostaję na przykład prawoślas. Mamy różne oleje, oleje z ostropestu, konopny, czosnkowy też na wsparcie odporności. Jak zaczynamy jakieś giry lecieć albo kaszle, to też mamy suplement. W sumie to nie suplement, tylko po prostu czysty czosnek zmielony. Także takie rzeczy dostaję. Dostaję też w ogóle jako obiad, zobaczcie, trawokulki. Tak, proszę, możemy pokazać. Je się moczy, one są z Eggersmana, więc też dostaję taki ciepły posiłek. Lub dostaję meszyk, jak jest gorsza pogoda. To już nie pamiętam, kurde, jaki to jest meszyk. Trzymam go w wiaderku takim fajnym z Eggersmana. Generalnie staram się zmieniać te mesze. Kolejny będziemy mieć chyba z Eggersmana też. Tak naprawdę on mesze uwielbia, więc każdy je. Trawokulki zresztą tak samo. No i to jest w ogóle tutaj, możemy pokazać jeszcze kącik taki mój. Tutaj o właśnie na przykład jest ten czosnek, suplementy. Tutaj jeszcze mam korzeń czegoś, nie pamiętam czego, Jezu. Ale to jest bardzo fajny o taki korzeń. On jest na więzadła, ścięgna i też bardzo fajnie działa, bardzo jest dobry. Jak z cukierkiem były wtedy problemy cukulą i prawdopodobnie było to więzadło, to podawaliśmy i to jest naprawdę super. Korzeń czegoś, ale jest tylko chyba jeden korzeń w sprzedaży, więc znajdziecie go chyba w ogóle też w kurstaku. Chyba tak, albo nie jestem pewna, ale spoko jest, spoko jest. Mamy właśnie prawoślas tu z tyłu, mamy tutaj też jakiś syropek, pokaż jak zaczyna kaszleć, to dostaje. Tutaj o, na przykład olej konopny, proszę bardzo. Tutaj mam jeszcze 5 olej w jednym. To jest też bardzo fajny olej z Omega Queen. Też go tylko stosuję, tylko je raczej podaję do meszu, bo później całe pojemniki mi się kleją albo właśnie do tych trawokulek. No i tak to właśnie u nas wygląda. Wieczór. Wieczór. Rano stawiamy pod boksik i jak wróci z pastwiska, na wieczór, na kolację dostanie. A jeśli nie widzieliście, jak dekorowałyśmy z Kasią box, to koniecznie zapraszam na ten film i lecimy już do opakowywania kalendarza. Mam nadzieję, że foodbook moich koników Wam się podobał. Wiem, że duża część osób z Was czekała na taki właśnie film. Byliście bardzo ciekawi, co moje koniki jedzą. Mam nadzieję, że już rozwiałam wszystkie wątpliwości. Na co dzień już od dobrych 4 lat pokerek je Eggersmana i jak widać bardzo mu ta pasza sprzyja, także mam nadzieję, że wentylkowi też podpasuje. Z tego co widać, no to bardzo lubi i powiem Wam więcej, on już schudł do tego stopnia, że bez problemu naprawdę mogę zapiąć pokręg i to gdzieś właśnie w tej kwestii widać. Także bardzo się cieszę, że i te suplementy i ta pasza działa na niego, także widać, że jest naprawdę dobrze dopasowana. Mam nadzieję, że wyrobimy fajną formę do lata, także no super. Dobra, zabieramy się za odpakowanie kalendarza, bo jak zawsze gadam. Kalendarz z końskiej cukierenki, ostatnio sobie od niego zaczynamy, ale bardzo go lubię, także uwaga. W 18, tak? 18, tak, 18 dzisiaj. W 18 okienku jest, uwaga, brzuch świętego Mikołaja. Kalendarz z Horstaka to już jest ostatnia dostawa, którą mamy. Wzięłam pierwszy, lepszy pakunek, że tak powiem, no ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. A, jest to, słuchajcie, lina chyba, tak jest. Mogliście obejrzeć odcinek, gdzie pracowałam z wentylkiem z ziemi. Jeśli go nie widzieliście, zapraszam koniecznie tutaj chyba, na ten film, bo naprawdę Ula nam pomogła z wieloma kwestiami. Pokazała nam, jak prawidłowo wykonywać jakieś takie, wiecie, proste ćwiczenia, bo ja czasami za szybko bardzo chcę
i mam opóźnioną reakcję, ale koniecznie zobaczcie ten film. Teraz już ćwiczymy no dość sporo czasu, bo ten film też był nagrywany jeszcze jak był śnieg, więc on był jakby z zapasem, no i musimy nagrać jakby taką aktualizację, ale to może już w styczniu, żebyśmy jeszcze trochę popracowali, żeby pokazać wam, wiecie, takie fajne efekty, także zobaczymy jak to wyjdzie, ale słuchajcie, mamy swoją linę do tego, z czego bardzo się cieszę, bo teraz będziemy mogli pracować na pełnych obrotach. I słuchajcie, jest to lina, nie pamiętam z jakiej firmy, nie mam zielonego pojęcia. Musiałam sprawdzić może na stronie, ale tutaj widzę, że nie ma. Ciekawe, co Ula powie na temat tej liny. Wydaje mi się, że nie jest ona wysokich lotów, ale... Ale na sam początek pracy myślę, że będzie ok, zobaczymy, przyzwyczajimy się może, wiecie, do, w ogóle do trzymania liny, także na taki początek mam nadzieję, że będzie ok. Wydaje mi się, że ta lina Uli chyba była troszeczkę no, cięższa i taka masywniejsza, także no ta będzie taka, wiecie, podwórkowa na początek wdrożenia się do pracy, a później najwyżej po prostu weźmiemy jakąś lepszą. Ale i tak na pewno się przyda, więc bardzo dziękujemy. Teraz możemy jeszcze z większą parą lecieć na treningi, wiecie, z takiej pracy z ziemi, z czego się bardzo cieszę, bo cały styczeń, jak wiecie, będę no niedysponowana, nie będę mogła wsiadać, więc moje koniki przejdą szkołę porządną takiej pracy z ziemi, będę miała dużo czasu, więc bardzo dużo będę się z nimi w taki sposób bawiła. Ale dobra, mamy odpakowany kalendarz z Horstaka, to może teraz kalendarz od Wicki, tu już mamy okienko numer 18 i mamy tutaj, uwaga, żelki, nie jest to żadną niespodzianką, bo to już, nie wiem, chyba piąte opakowanie żelek, ale bardzo dziękuję, na pewno je zjem. Ostatni kalendarz z doktora Horsa, no i tutaj musimy też poszukać, ale już niewiele tych kalendarzy zostało, numerek 18, a w nim... I w tym okienku był brokacik, o taki, to jest kolor grafitowy. I cóż, my chyba go jakoś dużo nie zużywamy, raczej wolimy te jaśniejsze kolory, ale na pewno się nie zmarnuje, będzie czekał, aż wykorzystamy ten poprzedni pojemnik. Także kochani, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie znać, co jedzą wasze konie, ewentualnie paszy z jakiej firmy używacie i wam się najlepiej sprawdza. Ja przypominam, że wszystkie kody rabatowe macie w opisie, także serdecznie zapraszam na zakupy i widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Buziaki, cześć i pa!